10. jubileuszowe targi energetyki wiatrowej w Serocku okazały się olbrzymim sukcesem naszej branży. Zarówno biorąc pod uwagę liczbę ponad 750 uczestników, jak i 40 firm, które wzięły udział w targach, jest to naprawdę największe wydarzenie branży energetyki wiatrowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Podczas wielu paneli dyskusyjnych oraz prezentacji widać było wyraźnie, że największe znaczenie w nadchodzącym okresie dla energetyki wiatrowej będą miały z jednej strony regulacje, a z drugiej strony rozwój nowych usług w energetyce wiatrowej związane z obsługą istniejącej i stale powiększającej się floty turbin wiatrowych. Z pewnym zainteresowaniem spoglądam na rozwój energetyki wiatrowej na morzu, chociaż dzisiaj ona jest znowu droższa niż energetyka wiatrowa na lądzie. To jednak ma ona swoje zalety, więc sądzę, że wcześniej czy później stanie się tak, że powstaną w Polsce na Morzu Bałtyckim nasze farmy wiatrowe zainstalowane w ramach sieci morskiej, która będzie skoordynowana z sieciami krajów sąsiednich. I to jest pewna przyszłość, o której warto dyskutować, a dzisiejsza konferencja daje okazję do wymiany poglądów w tym obszarze. Bardzo nas cieszy to zainteresowanie energetyką wiatrową, jakie udało się stworzyć dzięki uchwaleniu nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Mamy nadzieję, że wprowadzenie w życie tej ustawy spowoduje, iż nasza branża będzie dalej rozwijać się w sposób przewidywalny i stabilny i że dzięki temu ta impreza, którą mieliśmy w tym roku w Serocku, w przyszłym roku przyciągnie co najmniej tyle samo, jak i więcej osób.